Wiadomości o regionie. Ziemia strzelecko-krajeńska położona jest w północnej części województwa lubuskiego i stanowi jeden z ciekawszych obszarów krajoznawczych tej części kraju. Dzięki swemu położeniu na pograniczu Wysoczyzny Pomorskiej i Pradoliny Noteci region posiada niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu. Ogólna wysokość terenu waha się tutaj od 26 do 129 metrów nad poziomem morza. Naturalnym bogactwem regionu są olbrzymie kompleksy leśne, w tym duże fragmenty Puszcz Drawskiej i Gorzowskiej, a w nich chronione tereny Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego. Obszar gminy zajmuje powierzchnię 318 km kwadratowych, a zamieszkuje go blisko 18 tysięcy osób. Ziemia strzelecka jest rejonem rolniczym z mocno zaakcentowaną gospodarką leśną, dobrze rozwiniętym handlem i usługami oraz niewielkim przemysłem, głównie w branży metalowej, obuwniczej i krawieckiej. Miasto Strzelce Krajeńskie położone jest nad dwoma jeziorami, Dolnym i Górnym, na wysokości 76 metrów nad poziomem morza przy drodze numer 22. Stanowi centrum administracyjne, kulturalne i sądownicze dla całego terytorium historycznej ziemi strzeleckiej. Jak przystało na stolicę regionu, miasto posiada wszystkie ważniejsze urzędy i instytucje publiczne. W Strzelcach Krajeńskich ma także swoją siedzibę starostwo powiatowe oraz inne instytucje o ponadgminnym zasięgu działania. Rozbudowana jest sieć placówek oświatowych, kulturalnych i różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Miasto zamieszkuje blisko 11 tysięcy osób. Terytorium współczesnego ośrodka miejskiego i jego okolic posiada bogatą i ciekawą historię. W latach od 1700 do 700 przed naszą erą, to jest epoce żelaza, obszar ten zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej, określana mianem Prasłowian. W wiekach od 7 do 10 naszej ery żyły tutaj pomorskie plemiona Słowian. W okresie tym budowano silnie umocnione grody i zakładano osady. Jedną z takich osad była zapewne wieś Strzelcze. W roku 1260 margrabia brandenburski Konrad poślubił księżniczkę wielkopolską Konstancję, która wniosła w posagu tereny kasztelanii santockiej, w tym także wspomnianą wieś Strzelcze. Kilka lat po tym wydarzeniu margrabia Konrad buduje w pobliżu tej wsi zamek myśliwski. Zamek najeżdża i pali go w roku 1272 książę wielkopolski Przemysław II. Na miejscu spalonego zamku margrabia Konrad buduje silnie obwarowane miasto i nadaje mu nazwę Wredeberg-Friedeberg. Pierwsza wzmianka pisana o mieście pochodzi z roku 1286. Znaczny rozwój miasta nastąpił w XVIII i XIX wieku, kiedy zaczęły powstawać nowe manufaktury i fabryki, rozwijały się handel i budownictwo, szybko rosła liczba mieszkańców. Przedwojenny Friedeberg szczycił się dobrze rozwiniętą bazą oświatową. Miasto posiadało własną drukarnię i muzeum regionalne. Tutaj urodzili się i tworzyli uznani na terenie Niemiec utalentowani artyści, jak chociażby malarz Ludwik Noster, malarz Reinhold Bressler, malarz i grafik Anton Bartz, czy wreszcie rzeźbiarz Max Dennert. Wymienieni artyści zostawili po sobie bogatą spuściznę. Niestety w wyniku działań II wojny światowej zniszczeniu uległo 80% zabudowy Starego Miasta. Zabytki Strzelec Krajeńskich. Najciekawszym zabytkiem miasta są zachowane do dzisiaj potężne średniowieczne mury obronne. Zbudowano je w latach 1272-1290. Mury obronne Strzelec Krajeńskich posiadają długość 1640 metrów. Są na metr grube i w najlepiej zachowanych partiach osiągają 8 metrów wysokości. Kamienne fortyfikacje opasują liczący 24 hektary teren Starego Miasta. W skład tych fortyfikacji wchodziło 38 baszt, dwie bramy miejskie, Gorzowska i Młyńska, oraz jedna baszta typu zamkniętego, zwana dzisiaj basztą więzienną lub czarownic.
Ciekawą budowlą obronną jest zachowana do naszych czasów gotycka brama młyńska, nazywana także bramą drezdenecką i wschodnią. Interesującym zabytkowym obiektem jest położony w centralnej części Starówki gotycki kościół Farny. Świątynię w kształcie bazyliki zbudowano pod koniec XIII stulecia. Wielokrotnie niszczona i odbudowywana świątynia swój obecny wygląd uzyskała w zakończonym w 1973 roku ostatnim wielkim remoncie. Ciekawą budowlą jest stojący przy rynku neorenesansowy ratusz miejski, który zbudowany został w drugiej połowie XIX wieku. W pobliżu bramy młyńskiej znajduje się zabytkowy strzelecki spichlerz. Pochodzi on z 1746 roku. W spichlerzu ma swoją siedzibę Strzelecko-Krajeńskie Towarzystwo Kultury. Na miano zabytku zasługuje również wybudowana w 1929 roku wieża ciśnień. Adaptowany na cele kulturalne obiekt jest siedzibą Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej i stanowi jego centrum pod nazwą Centrum Kultury Łemkowskiej Lemko Tower. Ponadto na terenie całej gminy Strzelce Krajeńskie znajduje się wiele cennych zabytków, głównie kościołów oraz pozostałości zabudowań dworskich i folwarcznych dawnych majątków ziemskich. Najciekawsze z nich znajdują się w miejscowościach Brzoza, Bobrówko, Danków, Gardzko, Lubicz, Ogardy, Sokulsko i Tuczno. Oświata. W odbudowanym ze zniszczeń wojennych mieście funkcjonują dziś liczne placówki oświatowe. Żłobek, przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, zespół szkół, zespół szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek szkolenia i wychowania OHP i Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia, a także gorzowska filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto w największych miejscowościach na terenie gminy funkcjonuje sieć szkół podstawowych. Od wielu lat Strzelce Krajeńskie są miastem, w którym możliwe jest zdobywanie wiedzy na poziomie szkoły wyższej. Swój punkt wykładowy prowadzi tu bowiem Akademia Rolnicza ze Szczecina. Kultura. Działalność kulturalną na terenie miasta i gminy upowszechnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, działająca w jego strukturach biblioteka, prywatna galeria sztuki Zielona oraz trzy stowarzyszenia – Strzelecko-Krajeńskie Towarzystwo Kultury, Towarzystwo Muzyczne i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej. Wiodącą imprezą kulturalną Ośrodka Kultury, w której każdego roku uczestniczy blisko 10 tysięcy osób, jest Letni Festiwal Piosenki Żeglarskiej Keja. Festiwal odbywa się na terenie ośrodka turystyczno-wypoczynkowego w Długiem, w jednej z najładniejszych miejscowości turystycznych gminy i województwa lubuskiego. Ośrodek Kultury jest ponadto organizatorem wielu innych stałych, okazjonalnych i rocznicowych imprez artystycznych. Ciekawe formy pracy prowadzą także stowarzyszenia kulturalne, organizując m.in. wystawy plastyczne, wernisaże, koncerty, biesiady muzyczne, upowszechniając w ten sposób kulturę, utrwalając tradycje i zwyczaje zamieszkujących te tereny osób różnych narodowości. Działalność artystyczną prowadzi również Państwowa Szkoła Muzyczna i istniejące przy niej Towarzystwo Muzyczne. W szkole odbywają się cykliczne koncerty filharmoników poznańskich, a chlubą placówki są chór uczniowski i szkolna orkiestra kameralna. Sport. To dziedzina, która od wielu lat jest ważnym elementem życia społecznego i promocji miasta. To tutaj, w Strzelcach Krajeńskich, w filii LKS Lubusz, swoje pierwsze kroki na bieżni stawiali utalentowani strzeleccy lekkoatleci, wielokrotni mistrzowie Polski na czele z Pawłem Czapiewskim, mistrzem Europy i medalistą Mistrzostw Świata. Wiele splendoru przysporzyli miastu także sportowcy niepełnosprawni, zwłaszcza Daniel Woźniak, medalista Mistrzostw Europy i Świata, wicemistrz z paraolimpiady z Sydney. Wiele sukcesów na arenach krajowych odnosili także strzeleccy piłkarze, koszykarze, akrobaci, bokserzy i tenisiści stołowi. Ale Strzelce Krajeńskie to przede wszystkim kolarstwo.
W klubie kolarskim LKS POM, specjalizującym się zwłaszcza w kolarstwie przełajowym, swoje sukcesy odnosili m.in. Edward Piech oraz bracia Dariusz i Mariusz Gil, medaliści Mistrzostw Europy i Świata. Tylko nieco mniejszą popularnością cieszy się w Strzelcach Krajeńskich piłka nożna. Tę dyscyplinę sportu mieszkańcy miasta i gminy mogą uprawiać w miejskim klubie sportowym Łucznik i w wiejskich klubach piłkarskich zrzeszonych w pionie LZS. Rekreacyjna działalność sportowa prowadzona jest od kilkunastu lat przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Baszta. Stowarzyszenie to jest organizatorem wielu turniejów piłki siatkowej i tenisa ziemnego, w których uczestniczą sportowcy amatorzy ze Strzelec i zaprzyjaźnionych ze strzelcami miast. Władze samorządowe Strzelec Krajeńskich wspólnie z klubami i organizacjami pozarządowymi organizują wiele imprez najwyższej rangi. W miejscowości Długie wielokrotnie odbywały się Mistrzostwa Polski LZS w biegach przełajowych, Kolarskie Mistrzostwa Polski MTB, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych. Natomiast w samym mieście organizowane są Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym oraz Mistrzostwa Polski i Europy w piłce nożnej i kolarstwie organizacji INAS FIT. Organizatorem imprez organizacji INAS FIT jest oddział lubuski PTSS Sprawni Razem z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich. Turystyka. Ziemia strzelecka to wymarzone miejsce do uprawiania turystyki. Urozmaicona rzeźba terenu, ciekawe akweny wodne i ogromne przestrzenie leśne ściągają każdego roku miłośników ciszy, piechurów i wodniaków. Dużym powodzeniem cieszą się oznakowane szlaki piesze i rowerowe prowadzące po najatrakcyjniejszych zakątkach gminy. Turystyka masowa rozwija się szczególnie w miejscowości Długie, gdzie nad urokliwym jeziorem Lipie funkcjonuje miejski ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Długie posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową. Turysta ma tam do dyspozycji pole namiotowe, hotel Wodnik oraz ośrodek wychowawczo-sportowy Gorzowskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna. Jezioro Lipie w Długiem to raj dla kajakarzy i żeglarzy. Tutaj rozpoczyna się tzw. szlak lubuskich Małych Mazur. Wodny szlak liczy kilkadziesiąt kilometrów długości i prowadzi od jeziora Lipie przez jezioro Słowa, jezioro Osiek i dalej do Drawy. Dużą popularnością cieszy się położona wśród lasów Puszczy Gorzowskiej wieś Danków. To miejsce upodobali sobie grzybiarze, myśliwi i wędkarze. Turysta może przenocować tutaj w prywatnym ośrodku kempingowym i gospodarstwach agroturystycznych. Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się również w Buszowie i w Strzelcach. W samym mieście usługi noclegowe świadczą hotele Łucznik i Staropolski. Szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe. Odwiedzającym nasz region turystom mamy do zaoferowania liczne szlaki turystyczne i utworzone ostatnio ścieżki rowerowe. Prowadzą one przez najatrakcyjniejsze pod względem widokowym i przyrodniczym zakątki ziemi strzeleckiej, a na ich trasie przygotowano zadaszone miejsca do odpoczynku. Szlak żółty, pieszy i rowerowy, liczy 27 km długości. Szlak niebieski, pieszy i rowerowy, 18 km długości. Szlak czerwony, pieszy, 20 km długości. Ścieżka rowerowa Dankowski Szlak, długość 14,5 km. Ścieżka pieszo-rowerowa szlakiem rezerwatów, długość 38 km. Ścieżka rowerowa do miejscowości Długie, długość 28 km. Szlak kajakowy, waldusiowy Bajzel liczy 30 km długości.
Współpraca z zagranicą. Współpraca gminy Strzelce Krajeńskie, jak również innych instytucji i podmiotów z partnerami z zagranicy, odbywa się w wielu kierunkach i dziedzinach. Jest współpracą systematyczną, wpływającą na proces zbliżenia i integracji. Partnerskie kontakty oparte na oficjalnych umowach prowadzone są z duńską gminą Obybro i niemieckimi miastami Angermünde i Tornesz. Nasza mała ojczyzna, jaką jest Ziemia Strzelecka, łączy także obecnych i dawnych mieszkańców miasta i regionu. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Freideberg, Stowarzyszenia Haus Brandenburg oraz innymi organizacjami i podmiotami, zarówno władze Strzelec Krajeńskich, jak i działające na terenie gminy organizacje zrealizowały wiele ciekawych projektów z dziedziny sportu, kultury, turystyki i oświaty. Dzięki tej współpracy utworzono transgraniczne Centrum Wspierania Gospodarki i Turystyki służące bezrobotnym, absolwentom i przedsiębiorcom naszego regionu. Współpraca ta pozwala na lepsze poznanie kultury, tradycji i zwyczajów innych narodów. Gospodarka. Wszechstronny i dynamiczny rozwój miasta i gminy to główny cel strategii rozwoju gminy. Podstawowym zadaniem tego rozwoju ma być przekształcenie charakteru gminy z typowo rolniczego na rolniczo-przemysłowy. Powstające na terenie gminy zakłady przemysłowe to głównie zakłady przemysłu lekkiego. Już od wielu lat Strzelce Krajeńskie są miastem, w którym warto inwestować. Przekonali się o tym Belgowie, Duńczycy i Niemcy, których kapitał zasilił rodzime przedsiębiorstwa. W ostatnich latach powstało w naszym mieście szereg zakładów branży obuwniczej i metalowej, których właścicielami lub współwłaścicielami są obywatele państw zachodnich. Do firm takich należą Jako, Sanita, branża obuwnicza, Sparkherm, Rofix, Almet, branża metalowa. Największymi oprócz wymienionych zakładami produkcyjnymi w mieście i gminie są Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POM, Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego Świt, Zakład Sadowniczy Drzymałowo. Władze samorządowe gminy są otwarte na wszelkie oferty i propozycje ze strony potencjalnych inwestorów, oferując im szereg ulg i zwolnień dotyczących podejmowanej działalności. Gmina dysponuje wolnymi terenami zarówno pod działalność przemysłową, jak i turystyczną. Do wykorzystania są bogate zasoby wód zmineralizowanych, co stwarza podstawy budowy zakładu produkcji wód mineralnych i gazowanych. Rolniczy charakter gminy z dużą powierzchnią upraw buraków cukrowych, owoców, rzepaku, warzyw i ziemniaków to doskonałe zaplecze surowcowe dla powstawania i rozwoju zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.